Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po co palimy znicze? Zapraszam. Ze względu na to, że pytanie także dobrze się wpasowało w okres liturgiczny, dlatego od tego właśnie pytania zaczniemy. Czy znicze mają jakieś konkretne korzyści dla dusz czyśćcowych? Oczywiście bezpośrednio nie, podobnie jak kwiaty i różnego rodzaju ozdoby na cmentarzu. Są one wyrazami naszej pamięci i one są faktycznie bardziej dla nas niż dla dusz czyśćcowych. To my potrzebujemy wyrażać tą naszą pamięć. Mniej dusze czyśćcowe potrzebują znicza i kwiatka. Natomiast jak najbardziej może to być rzecz cenna. To znaczy, gdy zapalamy takiego znicza w połączeniu z modlitwą, z taką nadprzyrodzoną intencją, modlimy się w intencji tej duszy czyśćcowej i chcemy, żeby ten znicz był takim wyrazem naszej pamięci. Wtedy jak każdy taki zewnętrzny uczynek, każdy drobny zewnętrzny uczynek, jeśli jest spełniany z nadprzyrodzoną intencją, na zasadzie chcemy właśnie modlić się w intencji tej duszy i traktujemy to jako, można powiedzieć, taki zewnętrzny wyraz naszej modlitwy, no wtedy jak najbardziej może to mieć pewien udział w tej naszej modlitwie, jak taki właśnie zewnętrzny znak, tak samo jak gdy klęczymy i trzymamy złożone ręce, zasadniczo przez złożone ręce nie samo w sobie, nie jest to jakimś elementem modlitwy. Natomiast gdy jest faktycznie połączone z modlitwą, gdy jest tym wyrazem tej zewnętrznej modlitwy, staje się w jakiś sposób takim nie tylko zewnętrznym wyrazem, ale takim pewnym elementem tejże modlitwy. Oczywiście nie jakimś ściśle koniecznym, ale też pomagającym. Nasze zewnętrzne zachowanie w trakcie modlitwy jak najbardziej ma również wpływ na to, jak jesteśmy wewnętrznie nastawieni. To działa w wiele różnych stron. Wieloaspektowo takie zewnętrzne rzeczy, to znaczy gdy modlimy się na klęcząco w kościele pobożnie, starając się zachować skupienie, to wtedy nie tylko łatwiej jest nam zapanować nad myślami, niż gdy leżymy do góry brzuchem na kanapie, ale również dajemy dobry przykład innym i jednocześnie jest takim rozlaniem się modlitwy również na sferę zewnętrzną, a więc modlitwa naturalnie powinna rozlewać się na sferę zewnętrzną, na nasze ciało, powinna przynosić również w nim skutki, na przykład właśnie w ten sposób, że szukamy jakiegoś miejsca na skupienie, na modlitwę i przybieramy taką postawę, która wyraża pewien szacunek, przepraszam. Wtedy z jednej strony ta modlitwa rozlewa się na nasze ciało, na nas całych i z drugiej strony to też sprzyja temu, co najważniejsze, tej wewnętrznej modlitwie, jednocześnie dając dobry przykład innym. Trochę podobnie może być w przypadku takich zewnętrznych wyrazów pamięci o naszych zmarłych bliskich. Ale chciałbym dzisiaj od razu powiedzieć również o czymś innym, nawiązując do tekstów mszalnych z czwartej niedzieli po objawieniu pańskim, tekstów mszalnych, które słyszeliśmy niedawno z perspektywy ukazania się materiału. To będzie już praktycznie tydzień po. Teraz, gdy to mówię, to widzę, że nie zmieniłem koloru naszego loga. Muszę to nadrobić. Ustawiłem na kolor zielony ze względu na to, że wciąż jeszcze jesteśmy w tym czasie liturgicznym, kiedy niedziele są obchodzone w kolorze zielonym. Tak będzie do rozpoczęcia Adwentu. Chciałem dzisiaj powiedzieć o miłości, o prawdziwej miłości bliźniego. Myślę, że jest to rzecz naprawdę, naprawdę ciekawa i ważna. Nie przedłużając, każda cnota, jak mówili Rzymianie, in medio stat virtus, cnota stoi pośrodku pomiędzy dwoma skrajnościami, ale nie na zasadzie prostej matematycznego centrum. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ta cnota byłaby tylko taką miernością, zawsze wybierając pomiędzy środek, pomiędzy skrajnościami. To inaczej należy to rozumieć, ten medio, ten medius, ten środek,
To nie jest matematycznie wyznaczony środek, tylko roztropnościowo wyznaczony środek, to znaczy taki, który w danej sytuacji faktycznie przez rozum zostaje rozpoznany jako zgodny z Bożym prawem, najbardziej adekwatny, najbardziej do celu prowadzący. I miłość, o której słyszeliśmy w liście świętego Pawła, apostoła do Rzymian, ta miłość, która, w której wypełnia się całe prawo, ta miłość realizuje się właśnie jako środek pomiędzy skrajnościami i myślę, że te skrajności dzisiaj chciałbym szczególnie w tym materiale, w odniesieniu do pracy wychowawczej zwrócić na to uwagę, naświetlić to, powiedzmy w odniesieniu do pracy wychowawczej. Otóż możemy te ekstrema tak opisać, przedstawić jako z jednej strony pewna pasywność, z drugiej strony nadaktywność, to znaczy najpierw w odniesieniu, powiedzmy, do takiej sytuacji kościelnej. Z jednej strony możemy mieć takich teologów, którzy nie powiedzą ludziom, że Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia, bo może im się zrobić przykro. Tak, to jest taka pozorna, fałszywa miłość bliźniego, która jest takim ekstremum pasywnym. A nic nie będę mówił na wszelki wypadek, bo jeszcze komuś się zrobi przykro. Oczywiście miłość, czyli silne pragnienie dobra drugiej osoby, tak naprawdę cierpi na tym niemiłosiernie, tak? Bo tu mówimy o kwestii zagrożenia życia wiecznego i tak naprawdę człowiek nie podąża tutaj za miłością, za silnym pragnieniem dobra drugiej osoby, tylko za swoim własnym wygodnictwem. Z drugiej strony mamy drugie ekstremum, czyli taką nadaktywność człowieka, który cały czas wszystkim innym musi mówić, co mają robić. Nasi przełożeni w seminarium nazwali to taką gorzką gorliwością człowieka, który właśnie sam jest zgorzkniały wewnątrz i cały czas musi wszystkim innym wyrzucać, co robią nie tak, jak trzeba. To również nie będzie wyrazem miłości bliźniego, bo taka zgorzkniała gorliwość nigdy nikomu nie pomaga. Jak człowiek cały czas, znaczy jak ktoś cały czas daje innym pouczenia, to naturalnie ludzie po prostu nie chcą tego słuchać. Jeśli ktoś cały czas gorzko właśnie wylewa taki swój żal i gorycz na innych, że ci robią to, a tamci robią to, a ty znowu robisz to, to naturalnie ludzie tylko się okopują na swoim stanowisku i tego człowieka traktują właśnie raczej nawet jako taki powód do tego, żeby się w swoim złym stanowisku okopać. I jedno i drugie stanowisko nie dba tak naprawdę o dobro bliźniego. I jedno i drugie stanowisko tak naprawdę jest bardziej spełnianiem swoich własnych potrzeb. Jeden jest leniwy, drugi jest rozgoryczony i jeden i drugi po prostu działa zgodnie ze swoimi emocjonalnymi skłonnościami. Natomiast miłość in medio stat virtus, in medio stat caritas, pośrodku stoi ta miłość, która roztropnościowo znajduje w danej sytuacji, co będzie adekwatne, żeby zrobić. Ten słynny przykład, o którym często się mówi, na przykład ktoś widzi, że ktoś przychodzi do kaplicy Bractwa Świętego Pisa X, nieodpowiednio ubrany. Jest pierwszy raz w kaplicy, jest nieodpowiednio ubrany. I cnota miłości pragnie dobra tej osoby, pragnie tego dobra również ogółu i myśli, no to co należy z tym zrobić. A więc jeśli ma tendencję bardziej do tej gorzkiej gorliwości, to będzie pojawiała się pokusa, żeby od razu polecieć i powiedzieć, a co, ty nie wiesz, co tutaj się dzieje, przecież to jest najświętsze miejsce, jak możesz tak przychodzić? No jak sobie możemy dobrze wyobrazić, takie rozwiązanie nikomu nic dobrego nie przyniesie. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma skłonność do takiego lenistwa i pasywności, no to może zupełnie udawać, że sprawy żadnej nie ma. I wtedy taka osoba będzie miała tendencję do tego, żeby chodzić i przez lata zupełnie ignorować to zjawisko. Co by było to zdarzenie, gdyby nawet właśnie trwało całe lata. Jak w tej konkretnej sytuacji człowiek roztropny i miłujący postąpić powinien? Najpierw przede wszystkim należy uwzględnić, jaka jest sytuacja. Na przykład, jeśli to jest jakaś moja dobra znajoma, koleżanka, dobry znajomy, dobry kolega, albo w ogóle ktoś z rodziny, kto przychodzi nieodpowiednio ubrany i wiem, że to jest moja bliska osoba, wiem, że bez problemu
mogę później przyjść i powiedzieć, ale słuchaj, weź, jak przychodzisz na mszę świętą, to załóż to i to i to, nie? Bo widziałeś, jak tutaj wszyscy są ubrani, nie przychodzą w japonkach i w żonobijce, w pakierce, tylko ubierają się elegancko. Jeśli to jest mój dobry kolega i wiem, że jak mu to powiem, to zadziała, tak? Dużą dozą prawdopodobieństwa, no to jak najbardziej można. Jeśli natomiast jest to zupełnie mi nieznana, obca osoba, no to zgodnie, właśnie rozpoznając sytuację, kościół, odpowiedzialnym za kościół i porządek w kościele jest kapłan, otrzymuje nawet do tego specjalne święcenie. To są święcenia ostiariatu, czyli uroczyście zostaje przekazana kapłanowi ta władza i odpowiedzialność do tego, żeby dbać o tą godność domu Bożego. I teraz to nie mogę sobie tak po prostu, jeśli jestem zwykłym wiernym, pobożnym wiernym, nie mogę sobie tak po prostu uzurpować tej władzy, tych święceń i uważać, że to ja wszystko poustalam, jak to będzie i ja wszystkich poustawiam do pionu. Jeśli nie znam tej osoby, to za pierwszym razem w ogóle najprawdopodobniej po prostu trzeba zaczekać, bo być może, jak często to się zdarza, taka osoba szybko się zorientuje, że po prostu obowiązuje inny dress code w takich kaplicach. Natomiast jeśli się nie zorientuje, można dyskretnie zwrócić kapłanowi uwagę, że zdarzają się znowu takie przypadki, gdzie stroje są mniej adekwatne i ksiądz odpowiedzialny za kaplicę, czy też kościół, a zareaguje adekwatnie do sytuacji, zgodnie ze swoim rozpoznaniem tej sytuacji. Tutaj jest to kwestia święceń, jest to kwestia tej odpowiedzialności, tego, że kapłan jest gospodarzem. Pamiętajmy, że to kapłan jest gospodarzem w kościele lub kaplicy. Myślę, że nikomu by nie przyszło do głowy, żeby jeśli ktoś, nie wiem, zaprasza nas na jakąś gościnę, tak, jesteśmy u kogoś i ktoś przychodzi, zachowuje się jakoś, nie wiem, właśnie jest niestosownie ubrany do sytuacji, no to w gościach nie będziemy tam nieznanej osoby zwracali uwagę, że to jest niewłaściwy strój. To jest zasadniczo kwestia gospodarza, który na takie rzeczy zwraca uwagę, więc zarówno na takim naturalnym poziomie, jak i na nadprzyrodzonym poziomie, gdzie jest to kwestia osobnych święceń, które są specjalnie do tego udzielane, aby kapłan miał tą łaskę do tego i odpowiedzialność, żeby o tą świętość domu Bożego się troszczyć na wszystkich możliwych poziomach, a tutaj ten przykład akurat do tego pasuje. Więc roztropność znajdzie tą odpowiednią drogę, odpowiedni sposób zrealizowania tej miłości i właśnie in medias tot virtus, pośrodku stoi cnota. Powiedziałem, że odniosę to do kwestii wychowania, bo faktycznie dosyć dobrze można to tutaj do tego odnieść. W kwestiach wychowawczych taki człowiek pasywny, to ekstremum, to będzie człowiek, który zupełnie lekceważy kwestie wychowawcze. A tam dobra, jakoś to będzie, tak? Kwestia szkoły, to jakoś to będzie. Towarzystwo, dobra, jakoś to tam będzie. I tak właśnie było. I tak właśnie się to toczy i tak właśnie laicyzują się społeczeństwa, to znaczy przez właśnie zaniedbanie kwestii wychowawczych. Nie tylko laicyzują, tylko w ogóle upadają, ale drugie ekstremum również jest bardzo niebezpieczne, bo również łatwo do wielkich katastrof doprowadzić może. Drugie ekstremum odpowiadające tej takiej zgorzkniałej gorliwości, to jest takie ekstremum człowieka, rodzica, wychowawcy, który z kolei jest nadaktywny. Nieustannie musi wszystko dokładnie skontrolować, wyznaczyć i opisać. Ma jakąś swoją własną wizję, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne i dokładnie musi to być w 100% zrealizowane. To również będzie patologiczne i szalenie niebezpieczne. To będzie taki człowiek, który nie będzie mógł znieść, że coś nie idzie po jego myśli, gdzie na przykład właśnie jakikolwiek kontakt z czymś, co wydaje się być nieodpowiednie, nieadekwatne, będzie już postrzegany jako szalenie niebezpieczny dla tego dziecka. To znaczy taki rodzic, wychowawca będzie już przerażony, że dziecko w jakiś tam sposób skonfrontowało się z tym światem, zobaczyło jakieś bajki, których ten człowiek nie chciał, żeby to dziecko oglądało, skonfrontowało się z czymś, z jakąś inną
informacją, której rodzice nie chcieli, żeby to dziecko było z nią skonfrontowane i już jest właśnie szok i przerażenie i już musi to być dokładnie wszystko tak zaplanowane, to musi być zrobione tak i tutaj wszystko absolutnie dopięte na ostatni guzik. To również doprowadzi do wielu patologii, bo człowiek tak się nie rozwija. Bo człowiek naturalnie potrzebuje konfrontować się z różnymi trudnościami, problemami. Naturalnie tego właśnie potrzebujemy. Takie sterylne środowisko, które ktoś zaplanuje i wypracuje, może stworzyć człowieka, który będzie wykrzywiony. Będzie na pewnych rzeczach mu czegoś ekstremalnie brakowało, inne będą z kolei nad wyraz dobrze przepracowane, co ostatecznie właśnie prowadzi do pewnego skrzywienia. In medio stat virtus. Cnota stoi po środku, to znaczy człowiek, który naprawdę kocha, człowiek, który naprawdę jest roztropny, to jest człowiek, który będzie potrafił właśnie roztropnościowo rozpoznać, co jest faktycznie dobre, co jest faktycznie zdrowe, jednocześnie nie próbując wszystkiego pod linijkę dokładnie ustawić, jak to właśnie musi być, to musi być tu wszystko, dokładnie zaplanowana dieta, dokładnie zaplanowany plan dnia, dokładnie idealnie zaplanowane towarzystwo, wszystko dokładnie idealnie zaplanowane, człowiek tak się nie rozwija. To znaczy Pan Bóg nas tak nie wychowuje. Nie robi w ten sposób. Kościół tak nie działa. Kościół tak nie wychowuje. Nie robi takiego planu dla każdego człowieka, żeby tutaj idealnie tu jest zaplanować wszystko. Zobaczmy, jak działa Kościół, jak wychowuje, jak pracuje. Kościół, nawet metody wychowawcze Kościoła nie są stworzone na taki sposób militarny, tak? To militarne funkcjonowanie byłoby najbliższe, powiedzmy, właśnie takiemu sposobowi działania. Kościół tak nigdy nie wychowywał i to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Przejdźmy do kolejnych pytań. Cofnijmy się w czasie. I jest ksiądz w liceum i na lekcji religii dostaje do napisania rozprawkę pod tytułem Za co cenił Jana Pawła II. Co by ksiądz napisał? Naprawdę nie wiem, co bym wtedy w liceum napisał. Myślę, że napisałbym jakieś takie ogólniki. W sensie w tym czasie bractwo poznałem pod koniec drugiej klasy liceum. Także no dopiero pod koniec tak naprawdę. Ale nawet wtedy, jak już znałem bractwo, no to oczywiście to jednak był jeszcze pewien proces, a więc napisałbym jakieś takie dyrdy małe, jakie człowiek w tym wieku może napisać na taki temat, to znaczy no jakieś takie ogólniki, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był. Myślę, że coś w tym stylu bym napisał. Jak doszło do tego, że modernizm wkroczył do najwyższych struktur Kościoła, który przecież jest pod opieką Ducha Świętego? Pytanie jest w zasadzie bardzo proste. Jak do tego doszło? Tak samo jak błąd i grzech w ogóle się wkrada. Tak samo jak Piotr już popełnił pewien błąd na początku swojego pontyfikatu. Nie jest to w żaden sposób sprzeczne z nauką Kościoła, że do czegoś takiego dojdzie. Nieomylność jest bardzo jasno skodyfikowana. Kto i jak może sprawdzić, czy nad magisterium ciągle czuwa Duch Święty, czy aby do dogmatów nie wkradł się błąd? No więc gdyby w jakikolwiek sposób wkradł się błąd, oznaczałoby to, że albo nie, ta władza, która uchwaliła dogmat, który jest ewidentnie błędny, albo po prostu nie ma władzy, albo jest to w ogóle falsyfikujące. To znaczy, gdyby założenie, że magisterium Kościoła nie jest nieomylne, tak jak zostało to zadekretowane, po prostu oznacza, że Kościoła nie ma. Jeśli Chrystus nie potrafił założyć Kościoła tak, jak należy, no to znaczy, że to wszystko nie ma sensu, tak? No bo Chrystus, jeśli nie potrafił założyć Kościoła tak, żeby on działał, no to znaczy, że nie jest Bogiem, bo Bóg jednak wie. Natomiast mamy to dokładnie określone, nauka Kościoła jest dokładnie określona co do tego, w czym jest Kościół nieomylny, no i w tym jest właśnie nieomylny, w dogmatach wiary. Natomiast
W tym całym nauczaniu, funkcjonowaniu takie i takie błędy mogą się zdarzyć, jak też widzimy, jak też bardzo dobrze widzieliśmy w kryzysie ariańskim, jak trochę widzieliśmy właśnie nawet w życiu samego świętego Piotra. Także nie ma tutaj, sytuacja jest tak naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna, w sensie takim, tak teologicznie bezpieczna. To znaczy myśl Kościoła jest bardzo dobrze zabezpieczona. To nie ma jakby, domyślam się po tym, kto pyta, jaka za tym stoi myśl. Natomiast nie ma tutaj możliwości jakiegoś takiego, nie wiem, stwierdzenia teraz, zobaczcie, tu jest błąd, a więc oznacza to, że nie, to Kościół w ogóle bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, jeśli Kościół stwierdzi, że jakiś, nie wiem, teraz papież próbuje ogłosić dogmat, że Chrystus nie jest Bogiem, no to po prostu stwierdzimy, no to nie jesteś papieżem, tak? Albo coś w tym stylu, w sensie będzie to oznaczało, jeśli ta nieomylność zostanie zaatakowana przez jakąś władzę, no to będzie oznaczało, że ta władza nie jest władzą. Natomiast jak do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. To jest pewne uproszczenie to z tym, że władza nie będzie władzą, bo to też nie jest takie do końca pewne, jak to wtedy dokładnie działa. Natomiast bardziej zaatakuje to tego, który podniesie rękę na dogmaty, niż same dogmaty, w sensie takiej teologii Kościoła. Kto i jak może sprawdzić, czy nad magisterium ciągle czuwa Duch Święty? No, po prostu czuwa. To znaczy jest to element naszej wiary. Dlaczego wierzymy, to odsyłam do materiałów z playlisty Apologetyka. Nie, jak to się nazywa? Obrona wiary. Taka jest playlista. Szczególnie do tych pierwszych materiałów. A może to próba? No, próba w tym sensie, w jakim teraz mówiłem. To znaczy próba jest w tym sensie, że teolodzy przedstawiają dzisiaj rzeczy, które nie są zgodne z objawieniem Bożym. Tak? No jest to swego rodzaju próba. Natomiast nie wiem, w którą stronę ta próba tutaj powinna, która jest przez autora zasugerowana. Jak racjonalnie rozstrzygnąć, czy ewentualny błąd w dogmacie nie jest próbą naszej wiary i rozumu? Znowu nie wiem, w którą stronę miałaby to być próba wiary i rozumu. To znaczy, Kościół jest nieomylny w kwestiach dogmatycznych, wierzymy więc to, co zostało objawione. Jeśli zostanie zdogmatyzowane coś przeciwnego, to odrzucamy tą próbę zdogmatyzowania czegoś, co jest niezgodne z naszą wiarą i mamy do tego pełne prawo, bo nauka Kościoła nie może sobie wzajemnie zaprzeczać. Tylko tyle i aż tyle. Jest to jakby teologicznie zupełnie proste. W sensie dla mnie nie widzę tutaj w ogóle żadnej kontrowersji. Wydaje mi się, że jest to kwestia jakby teologicznie bardzo, bardzo prosto rozwiązana. Korzystając z okazji, bardzo proszę o wspieranie seminarzystów. Słusznie, ci młodzi ludzie zostawili cały świat i poszli za Chrystusem Panem. Pomóżmy im wytrwać. Życie w seminarium do łatwych nie należy, zwłaszcza o dżemie i herbatce w zimnych pomieszczeniach. Widzę, że tutaj już jakieś legendy krążą o tym, jak wyglądają tradycyjne seminaria. Faktycznie to dżem i herbatka, chodzi o śniadania w Zajckofen, które faktycznie są takie bardzo skromne. Myślę, że do tego tutaj pani Kasia nawiązuje. A więc zachęcam do modlitwy w intencji naszych seminarzystów. Tam pod tym pytaniem w ogóle rozwinął się cały wątek, jak można seminarzystów wspierać. Jak najbardziej również seminarzystów można wspierać finansowo. Podlinkuję informacje na ten temat. Nie wiem w tej chwili, jakie mamy, jak szczegółowe mamy informacje na naszej polskiej stronie, ale na pewno coś się znajdzie. Natomiast przede wszystkim bardzo proszę o wsparcie modlitewne dla naszych seminarzystów. Mamy ich faktycznie w tej chwili już bardzo dużo, to znaczy w skali całego seminarium w Zajckofen. To już jest największa grupa narodowościowa. Polacy stanowią największą grupę narodowościową, a więc przyszłość tradycji w Polsce rysuje się tutaj, może nie jakby świetlana przyszłość tradycji w Polsce, to takich rzeczy nigdy nie wiadomo, ale faktycznie mamy ziarno, zostało zasiane i mamy nadzieję, że Pan wkrótce pośle wielu robotników na swoje żniwa. Zastanawiające jest zjawisko łapek. Przepraszam. To jest taka głęboka filozoficzna myśl. Zastanówmy się o chwilę nad zjawiskiem łapek.
ich ilości. O, uwaga, uwaga, tutaj naśladuję jednego z moich widzów, który zawsze, jak powiem ilość, to zwraca uwagę. Proszę księdza, błąd, ilość jest w przypadku tylko rzeczy niepoliczalnych, liczba w przypadku policzalnych, a więc ja naśladując tutaj, widzicie, też się czegoś uczę od was, a więc liczba, nie ilość. W czasie przy wielu pytaniach. Nie wiem, czy nie jest to czas na zmianę trochę zasad. Odpowiedzi na kilka pytań z dużą ilością łapek i parę odpowiedzi wybrane pytania przez księdza Bańkę. Tak jakby zaczyna się sztuczne dyktowanie łapkami. Sztuczna dyktatura łapki. Przepraszam, skojarzyło mi się to z pewnym nazwiskiem. Mamy tutaj w szkolnym, nie chcę zdradzać, bo to RODO jednak, nie, ale mamy w środowisku kogoś, o, nazwisku, które właśnie tak z tym, w ten sposób zabrzmiało. A więc sztuczna dyktatura o łapki. Na co ma ksiądz odpowiedzieć lub jaki kanał wejść? Lub jaki kanał wejść, okej. Okay. A to my jesteśmy gośćmi na tym kanale i zasady wprowadza właściciel. No właśnie, i właściciel wprowadził zasadę, że przy 20 łapkach odpowiadam na pytanie. Ta zasada jest dla mnie bardzo wygodna, bo nie muszę roztrząsać długich godzin, które pytanie jest bardziej adekwatne i co dokładnie będzie najważniejsze, tylko w prosty sposób widzę, co was interesuje i na to odpowiadam, a jak zobaczę pytanie, które mnie interesuje i nie ma łapek, to też na nie odpowiadam i też to się praktycznie w każdym PIO dzieje. Chyba, że jest mnóstwo takich pytań połapkowanych i już nie mam czasu, siły i chęci, bo jestem wymęczony od krzyczenia ludzie. Swoją drogą tym razem było ponad 500 pytań, więc bardzo dziękuję za taką ilość i uwaga, nie ilość, tylko liczbę. Kolejne pytanie. Jak powinniśmy rozumieć słowa Pana Jezusa dane świętej Małgorzacie Alacoque? To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Jak powinniśmy je rozumieć w kontekście kolonki objawień siostry Faustyny? Czy nie jest to sprzeczność, że po ostatnim ratunku następuje kolejny, jeszcze bardziej ostatni? To do powiedzenia ode mnie. A tak... Także, czy dobrze rozumiem, że nie jest sprzeczności z Fatimą i nabożeństwem pierwszych sobot, bo je nam daje Najświętsza Maryja Panna. Tutaj już doszło do takiej pobożnej egzegezy. A więc, no właśnie tak jest z prywatnymi objawieniami. Pamiętamy o tym, że prywatne objawienie, nawet gdy zostaje uznane przez Kościół, to nie w tym sensie, jak natchnione jest Pismo Święte, tak? Takie prywatne objawienie to nie jest tak, że tam każde słowo z całą pewnością zostało przez Ducha Świętego podyktowane, tylko jak najbardziej w takich prywatnych objawieniach może się zakraść coś, co pochodzi od samego autora, czy autorki, w sensie od wizjonerki. To jak najbardziej może się zdarzyć. Kościół nie dekretuje tego w ten sposób, że to jest z całą pewnością czyste Słowo Boże, tylko dekretuje, że to jest zgodne z Bożym objawieniem. Tylko tyle i aż tyle. No widzimy, że to jest dużo więcej niż to, co dzisiaj bohaterowie po soborowi robią, czyli dekretują, że pieniądze z tego są, więc jest dobre. Bo są praktyczne korzyści duszpasterskie, tak to się tam nazywa. Natomiast tradycyjnie dekretowano, że jest to zgodne z Bożym objawieniem. Zgodne, to oznacza, że nie ma tam nic przeciwko wierze, tak? Że jest to dobre, tak? Teologicznie czyste. Natomiast to nie oznacza, że nie ma tam, że nie może absolutnie być tam jakiegoś takiego wtrętu, czy czegoś pochodzącego od wizjonerki, w sensie, że po prostu wydawało jej się, źle zapamiętała albo coś, to również może być. Natomiast może też tak być w przypadku proroctw. Może też tak być, że mają one niewypowiedziany albo niezapisany warunek. Tak jak prorok Jonasz, który idzie przez Niniwę i woła, za 3 dni to miasto zostanie zburzone. I mieszkańcy Niniwy słusznie rozumieją, że to nie jest tak, że ono z całą pewnością zostanie zburzone, tylko jeśli się nie nawrócą, to zostanie zburzone i zaczynają pokutować. Czyli nie słyszą po prostu, za 3 dni to miasto zostanie zburzone. No i oni wtedy nie uciekają z tego miasta, tylko chcą pokutować i odwrócić ten zamiar. I faktycznie Jonasz spodziewa się, że będzie zburzone i czeka, aż będzie zburzone, bo on Niniwa jest miastem, no, tak nawet symbolicznie wrogim Izraelowi, a więc on czeka, zaciera już ręce, przepraszam, zaciera ręce, kiedy to w końcu się ta Niniwa zniszczy, kiedy Pan Bóg spuści ogień z nieba.
A tu jednak nic. I Jonasz jest zawiedziony, no bo kara Boża nie nastąpiła, bo faktycznie pomimo tych zapowiedzi, tak, że kara Boża nastąpi, ale jednak tam był niewypowiedziany warunek, który też Niniwici ewidentnie zrozumieli i odczytali. I być może tutaj też był jakiś niewypowiedziany warunek. Być może albo ta metoda została wykorzystana i w nagrodę została dana jeszcze jedna, albo niewykorzystana i z miłosierdzia została dana jeszcze jedna, na przykład właśnie nabożeństwo pierwszych sobót, albo w ogóle jeszcze coś innego, czego nie dostrzegamy. A może też faktycznie jest w tym jakieś nieprzekłamanie, tak? ale niezrozumienie, czy jakaś drobna pomyłka. Tego też całkiem wykluczyć nie możemy. W katechizmie Piusa X jest napisane, że zakazana jest w nieświąteczne praca zarobkowa. Jeśli jest napisane tylko to, to szkoda, bo jest to nie całkiem precyzyjna odpowiedź. Czy więc dozwolona jest każda praca, która nie jest pracą zarobkową, na przykład budowa czy remont swojego domu, sprzątanie, koszenie trawy? Czy w takim razie po niedzielnej mszy można robić co się chce, byle nie zarobkowo? Jestem przygotowany na księdza. Ludzie, z góry dziękuję za odpowiedź i z Panem Bogiem. To pytanie jest dobre, natomiast właśnie takie katechetyczne, w sensie wystarczy czytać katechizm, ale skoro pytanie jest na bazie katechizmu, to oznacza, nie wiem, czy tutaj katechizm świętego Piusa X zbyt tak skrótowo potraktował sprawę faktycznie. Natomiast zasadniczo właśnie w katechizmie mamy wymienione, wydaje mi się, że u Gadowskiego to dokładnie tak jest, w sensie jest to dokładnie rozpisane, że zakazane są prace zarobkowe, prace ciężkie i prace służebne, przy czym prace służebne rozumiemy jako te prace, które łatwo można delegować niewykwalifikowanemu robotnikowi, które kiedyś wykonywała służba. A więc praca ciężka, czyli właśnie przekopanie ogródka, to jest praca ciężka i służebna jednocześnie, ale nie wiem, też jakaś hutnicza praca, która już jednak wymaga kwalifikacji, też oczywiście będzie pracą ciężką, też będzie zakazana. No i każda praca, która jest zarobkowa, czyli intelektualna czy artystyczna, która nie jest zarobkowa, jeśli nie jest pracą ciężką, byłaby dopuszczalna. Natomiast gdy jest zarobkowa, wtedy już nie jest dopuszczalna. A więc nie można przekopywać ogródka w niedzielę. Jeśli ktoś potrzebuje ruchu, to powinien wybrać taką formę ruchu, która jednocześnie nie będzie w sposób ewidentny pracą. Dopuszczalna jest natomiast praca konieczna, czyli taka praca, której zaniechanie przyniosłoby niewymiernie duże szkody, niewymiernie do wykonanej pracy, czyli klasycznie rolnikom wolno sprzątnąć awaryjnie zbiory z pola, jeśli nadchodzi burza, istnieje ryzyko, że ta burza uniemożliwi później zebranie tych plonów. Prace, a więc dopuszczalne są prace konieczne, dopuszczalne są prace rozrywkowe, rozumiane jako te prace, które służą rozrywce innych, czyli można pracować w kinie, można pracować w teatrze. I dopuszczalne są prace intelektualne czy artystyczne, wtedy kiedy nie są pracami zarobkowymi. Natomiast te rozrywkowe jak najbardziej są, nawet wtedy, gdy są zarobkowe, właśnie kino czy teatr, stacje benzynowe, no to są prace konieczne i jak najbardziej, wydaje mi się, że to nawet było osobne pytanie, nie jestem teraz w 100% pewien. Również taki drobny handel rozrywkowy może być usprawiedliwiony, czyli w kinie można kupić popcorn, na plaży można, no plaża to w ogóle inna kwestia, ale powiedzmy gdzieś tam na molo można kupić loda w niedzielę, również to jest dopuszczalne. Natomiast, a więc handel w sensie ścisłym, no to jest ten tak duży handel, więc nie można jechać i kupić lodówki, pralki, robić zakupy na tydzień. Natomiast jeśli właśnie jedziemy sobie do kina i kupujemy popcorn, to oczywiście jest to w pełni, jak to złośliwie tutaj nawiązuje do pewnego znanego polskiego myśliciela, jest to w białej strefie moralności, czyli jest to zupełnie czyste moralnie. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z białą strefą moralności, to odsyłam do przedostatniego chyba materiału, czyli właśnie do poprzedniego Pio, tam chyba dosłownie o tym wspominałem.
Czy próbowanie potraw w celu ich doprawienia podczas postu eucharystycznego jest jego złamaniem, na przykład robiąc obiad o 10 rano, gdy msza jest na 12? Co do zasady, tak, to znaczy można... Mi się to zdarza, na przykład, jeśli przyjeżdżam do domu i wino mszalne stało długo, i żeby sprawdzić, czy się nie zepsuło w międzyczasie, czasami zapomnę zrobić to dłużej przede mszą, to wtedy biorę trochę tego wina na język i później wypluwam. To jest bardzo mała ilość po to, żeby sprawdzić, czy ono faktycznie działa, czy nie działa, w sensie, czy się zepsuło, czy się nie zepsuło. Można w ten sposób, natomiast jeśli to jest tam w granicach tych 3 godzin, no pamiętamy, że pod karą grzechu obowiązuje tak czy siak godzina do komunii. 3 godziny są zalecane. No, także nie ma tutaj powodów do niepokoju i obaw, jeśli ktoś tam te 2,5 godziny wcześniej coś spróbował, żeby czy doprawić, czy nie. Natomiast zawsze można też właśnie odrobinę wziąć na język i po prostu tego nie jeść, tak? No, mówimy o takiej małej ilości, że w ogóle tutaj nie byłoby jakiegoś zmarnowania. Co ksiądz sądzi ogólnie o kanałach, które próbują rozpowszechniać tradycję katolicką? Czy nie szkodzą one bardziej niż pomagają? Pewnie nie jeden faktycznie szkodzi bardziej niż pomaga. Czy nie powinny mieć kogoś w rodzaju kierownika duchowego, kto będzie korygował błędy teologiczne czy moralne, które rozpowszechniają? Trudne pytanie. I tak, i nie. To znaczy, dobrze jest, żeby jeśli osoba świecka wypowiada się na kwestie teologiczne, to żeby faktycznie poddawała je w jakiś sposób pod ocenę, ale nie w tym sensie, że trzeba za każdym razem jakiś taki nihil obstat otrzymać, tylko właśnie na zasadzie takiego ogólnego, tak, ogólnego nakierowania, może coś w tym stylu, to wydawałoby się w miarę adekwatne. Tam, gdzie faktycznie mówimy o kwestiach teologicznych, tak, no bo jak najbardziej łatwo właśnie w takich kwestiach bardziej społecznych, takich z pogranicza, tak, polityka, kwestie społeczne i kwestie kościelne. Myślę, że to tutaj jak najbardziej osoby świeckie właśnie mają swoją taką własną lukę. To jest nawet właśnie bardzo na miejscu. Tak? Mi nie wypada nawet za bardzo komentować takie rzeczy społeczne, które, no nie wiem, no są takie na przykład kwestia tej olimpiady w Paryżu i tych bluźnierstw, które tam były. Oczywiście, że no, można na ten temat coś powiedzieć. Nie nagrałem na ten temat materiału, bo raczej takie kwestie społeczne uważam właśnie, że to jest bardziej adekwatne, żeby to świeccy komentowali. Ja mogę powiedzieć, że to najwyżej jest, no tak pokrótce, jednym zdaniem, że mamy tu do czynienia z takim wulgarnym atakiem na wiarę, na katolicyzm. No tak, natomiast myślę, że właśnie takie analizowanie tego i tak dalej, że to jest bardziej adekwatne dla osób świeckich. Myślę, że faktycznie jest to w jakimś sensie stosowne, że tam, gdzie dotykają jakichś kwestii teologicznych, to żeby zasadniczo być tutaj gotowym na takie ukierunkowanie przez teologów. Czy też wartości często sprzeczne z katolickimi, jak na przykład obmowa czy osądzanie? No tutaj myślę, że przede wszystkim myślimy o pewnym konkretnym kanale, nie zdradzając żadnych personaliów, żeby nie było obmowy, no szczerstwa to chyba raczej nie. Tak, no natomiast no tak, takie osoby, które dopuszczają się publicznie obmowy i oszczerstwa, to w ogóle powinny zamilknąć na zawsze. Tak, to jest oczywiste. Usłyszałem od kilku osób, które próbowały poznać mszę świętą trydencką, że te kanały raczej odpychały niż zachęcały i często miały rację. W sensie, że te osoby często miały rację. No tak, natomiast no, na to nic nie poradzimy, że w tym środowisku jest również wielu oryginałów i niektóre takie oryginały publikują treści w internecie. I myślę, że te oryginały są poza jakąkolwiek jurysdykcją, a na pewno poza moją jurysdykcją, której w sumie nie mam. Znaczy, w sensie ścisłym nie posiadam żadnej jurysdykcji. To znaczy, korzystam z jurysdykcji papieża do słuchania spowiedzi świętej. W sensie takim w sumie teoretycznie, bo oczywiście tak samo spowiadałem, zanim papież tej jurysdykcji udzielił, bo oczywiście jurysdykcja nie działa tak, że
jest to najważniejsza rzecz w spowiedzi świętej, jeśli kapłan tylko dlatego nie otrzymał jurysdykcji, że wierzy, że Pan Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, no to najprawdopodobniej coś jest nie tak na górze, a nie na dole. Jeśli akurat prawowierni kapłani nie dostają jurysdykcji, to raczej jest to powód do niepokoju właśnie o to, co się dzieje na górze. I oczywiście takie nieudzielenie jurysdykcji tylko ze względu na prawowierność, a udzielanie jurysdykcji kapłanom, którzy nauczają w sposób wątpliwy, bez wątpienia nie sprawi, że ci kapłani prawowierni nie mogą spowiadać. Tutaj bez wątpienia jest to, jurysdykcja jest kwestią prawną, tak? To jest pozwolenie na słuchanie spowiedzi. Oczywiście spowiedź przez to, że jest takim aktem jednak też prawnym, tak? Jest to jakiś osąd, jest to naturalnie potrzebne, natomiast bez wątpienia w sytuacji, gdy mówimy o faktycznie zagrożeniu dusz, tak, gdzie dusze, idąc do spowiednika, który ma jurysdykcję, mogą usłyszeć, że jeśli się kochacie, to nie grzech, bo miłość to nie grzech. Jeśli mogą usłyszeć rzeczy, które są po prostu niemoralne, no to wtedy mają prawo i ich obowiązek jak najbardziej szukać kapłanów, którzy prawdziwą naukę katolicką prezentują, nawet jeśli tej jurysdykcji nie mają. Oczywiście tutaj salus animarum prima lex, to oczywiście zbawienie dusz najwyższym prawem i oczywiście Kościół taką jurysdykcję uzupełni, tak jak pamiętamy, że Kościół nigdy nie twierdził, nigdy w żadnym dekrecie, dokumencie nie zostało stwierdzone, jakoby spowiedź prawosławnych była nieważna, pomimo tego, że oni żadnej jurysdykcji oczywiście nie mają, bo oderwani od głowy Kościoła, no po prostu nie mogą mieć jakiejkolwiek jurysdykcji, bo cała jurysdykcja jest w ręku papieża. Oczywiście tam współcześni modernistyczni teolodzy pewnie zakładają jakąś jurysdykcję, właśnie ich własną niezależną jurysdykcję, natomiast tam nie ma żadnej jurysdykcji, takiej zwykłej, i tradycyjnie teolodzy zakładali, że właśnie Kościół uzupełnia tą jurysdykcję, nawet właśnie u schizmatyków, ze względu na to, że ci wierni przeważnie po prostu nie mogą wiedzieć tych całych zawiłości, nie są w stanie tak po prostu rozpoznać. Wielu z nich nie jest w stanie rozpoznać, że faktycznie jest w schizmie. I dlatego Kościół, litując się nad tymi duszami, umożliwia im to rozgrzeszenie nawet bez jurysdykcji, dając właśnie taką punktową, taką niejako jurysdykcję zastępczą. Więc skoro tak to działa w przypadku prawosławnych, to tym bardziej w przypadku prawowiernych katolickich kapłanów, którzy zwykłej jurysdykcji nie mają. To tak a propos sytuacji, gdyby kiedyś papież Franciszek stwierdził, a już nie daję bractwu mojej jurysdykcji. Myślę, że to się raczej nie stanie, ale jak umrze, to pewnie pytanie w jakiś sposób znowu powstanie. Tak? Czy to tak automatycznie przechodzi na następcę, a jeśli następca powie, że ja już nie daję kapłanom bractwa jurysdykcji, no to w tym kontekście. A tu przykład pytania niedołapkowanego, ale wydało mi się ciekawe. Żona chce chodzić na mszę tridencką, mąż nie. Co robić? Nie chodzi mi o sposoby przekonywania, bo mąż w sumie sporo wie o mszy tradycyjnej, ale uważa, że skoro jest ona w porze obiadowej, a pora obiadowa, no właśnie, a dodatkowo mamy małe dziecko, to lepiej iść na nowuska koło nas. Dopiero niedawno zaczęłam poznawać tradycję katolicką i nie brałam tego aspektu przy wyborze męża. Mnie nowus razi i faktycznie odbieram ten ryt jako coś profanującego. Jak żyć? Chodzić z mężem, każdy na swoje, a co z dziećmi. A więc na pewno nie zachęcałbym do chodzenia na nową mszę. Myślę, że nikt nigdy nie usłyszy tego ode mnie, żebym powiedział, że w jakiej sytuacji trzeba iść na nową mszę, w sensie, żeby w niej realnie, aktywnie uczestniczyć. A więc co zrobić? Myślę, że najlepiej w takiej sytuacji, nie jest to najgorsza sytuacja, skoro mąż nie jest przeciwny, no to zasadniczo nie ma w tym nic zdrożnego, że mama pójdzie z dziećmi na tradycyjną mszę, a tato pójdzie na mszę o innej godzinie, co do zasady. Oczywiście chodzenie na nowus przez głowę rodziny tutaj nie jest pozytywne, to jest oczywiste, natomiast sam fakt tego rozdzielenia, tak, nie jest tutaj najgorszy i niemożliwy. To jest zupełnie normalne, że rodziny wymieniają się ze względu na coś, ze względu na jakieś tam okoliczności. To nie musi tak być, że zawsze rodzina
wspólnie we mszy świętej uczestniczy. Także myślę, że w tej sytuacji byłoby zupełnie adekwatne, żeby pani z dziećmi na tradycyjną przechodziła, a mąż, jeśli pora obiadowa jest ważniejsza od Pana Boga, w pewnym sensie tak, od godności celebracji, no to jest jego własna decyzja. Czy nie rozważał ksiądz nagrania materiału opowiadającego o tradycyjnych klasztorach współpracujących z bractwem? Ja bardzo mało wiem o tych tradycyjnych klasztorach, to znaczy w ogóle tak naprawdę no, w Europie to mamy tylko kapucynów, tutaj wspomina pytający, że o zgromadzenie Przemienienia Pańskiego, natomiast to jest zgromadzenie, takie mikrozgromadzenie, które jakby nie wydaje mi się, żeby było stosownym, żeby robić tutaj jakąś wielką reklamę. Tak mi się wydaje, że nie uważałbym, że należy, że jest stosownym, żeby nagrywać osobny materiał o Zgromadzeniu Przemienienia Pańskiego. O kapucynach z Morgon, gdyby najlepiej, najłatwiej byłoby, najciekawszym byłoby, gdyby nam się udało upolować kapucyna, tak żeby nam opowiedział o swoim zakonie. Myślę, że stali widzowie wiedzą, że mam tam rodzonego brata, więc teoretycznie jakby się go udało kiedyś porwać z tamtego klasztoru i siłą przywiązać do krzesła i włączyć kamerę i go przepytywać, to być może by się udało coś z niego wydusić, ale jak słyszycie, to nie będzie takie proste. Kolejne pytanie trochę mnie zaskoczyło. Jaki jest stosunek Kościoła do usuwania lub przenoszenia grobów w inne miejsce po bardzo długim czasie? Oczywiście jest to co do zasady dopuszczalne, jeśli jest jakiś konkretny, poważny powód. To znaczy, faktycznie teologia moralna mówi, że należy uszanować zwłoki, tak? Czyli nie wolno ich sobie tak po prostu wyjąć i przenieść, bo mi się tak spodobało, to powód musi być jakiś realny, adekwatny. Oczywiście zawsze też to przenoszenie powinno odbywać się z odpowiednim szacunkiem i godnością, więc na pewno nie wolno jakoś po prostu wyrzucić, bo ktoś nie zapłacił, tak? No, to jest oczywiste. Natomiast sam proceder, sam w sobie nie ma tutaj nic złego. Mógłby ksiądz opisać tradycyjny strój kapłana? O, to dosyć duże pytanie. Postaram się szybko to zrobić. Tak, to w sumie wystarczy. A więc najpierw kolor czarny. Dlaczego kolor czarny? To jest śmierć dla świata. Kapłan umarł dla tego świata. Gdy przystępuje do ołtarza, wtedy zakłada białą albę, bo żyje dla tej służby Bożej, to jest to jego niebo, to jest to jego życie. A więc kolor czarny, śmierć. Krój sutanny to jest oczywiście toga rzymska, strój szlachecki, który wywodzi się z rzymskiej togi i jest po prostu właśnie takim strojem, można powiedzieć, adekwatnym, takim strojem, powiedzmy, no, szlachetnym, tak? Taki był w tym zamysł. Suknia uniemożliwia pewne rodzaje zachowań, a więc wymusza zachowanie w jakiś sposób godne. To jest jak najbardziej adekwatne. Koloratka jest faktycznie rodzajem obroży, rodzajem symbolu posłuszeństwa wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pas we wszystkich klasycznych strojach oznacza oczywiście czystość i też taką modlitwę o czystość kapłan odmawia, gdy zakłada pas. I to w zasadzie tyle, to znaczy tam była mowa o rękawach. Ja nigdy tej symboliki rękawów nie słyszałem, także być może są jakieś takie lokalne tradycje, lokalne wyjaśnienia, natomiast ja nigdy niczego takiego nie słyszałem. I to w sumie tyle. Oczywiście strój później do mszy świętej, wszystko to ma swoją własną głęboką symboliką. Jeśli kogoś to interesuje, to zachęcam przy następnym bio zadać takie pytania i połapkować, bo to faktycznie jest dosyć ciekawe, symbolika wszystkich elementów stroju kapłańskiego przy mszy świętej. Czy cierpienie dzieci, to jest ciekawe pytanie, przed tym jak zaczynają używać rozumu, wariatów, etc., ma jakąś wartość, jeżeli nie jest stricte przyjęte i znoszone świadomie? Czy na przykład gdy ktoś był krzywdzony, będąc w patologicznej rodzinie, jego cierpienie, powiedzmy do 6-7 roku życia, nie ma żadnej wartości nadprzyrodzonej? A więc bezpośrednio nie. Rozumiemy też, że potrzeba, brak
Inaczej, brak świadomości oznacza również inną trochę kategorię tego cierpienia. Gdy człowiek nie jest w stanie, znaczy oczywiście na poziomie biologicznym, takim neurologicznym, to cierpienie jest bardzo podobne albo wręcz identyczne. Natomiast ta świadomość, gdy człowiek jest faktycznie świadomy, ona dodaje do tego cierpienia też zupełnie nową jakość, zupełnie nowy rozmiar. To też rozumiemy, że człowiek, który na przykład jest już tego świadom, że teraz będzie jako jakieś cierpienie dźwigał do końca życia. To jest zupełnie inna kategoria cierpienia niż właśnie człowiek, który po prostu odbiera jakieś cierpienie. To różni też zasadniczo cierpienie człowieka od zwierzęcia, ale jeśli człowiek nie używa rozumu, to na tym poziomie odbiera to cierpienie podobnie jak inne istoty, które rozumu nie używają. Oczywiście te istoty, tak, zwierzęta w ogóle nie mają rozumu, natomiast człowiek nie używający rozumu w tej sytuacji odbiera to w ten właśnie sposób, to znaczy w sposób punktowy. Także teraz jest jakieś cierpienie, natomiast jeśli nie używa rozumu, no to nie jest w stanie też wybiegać tą świadomością i stworzyć jakieś takie ogólne zdanie w stylu będę cierpiał jeszcze tam 30 lat, tylko po prostu to cierpienie w danym momencie odbiera. To tylko tak w kontekście umiejscowienia tego cierpienia, ono faktycznie w jakiś sposób jest inne i oczywiście wtedy nie może być, jeśli nie może być dobrze, świadomie i dobrowolnie znoszone, no to też nie będzie w ten sposób zasługujące. Ktoś w komentarzach zwrócił uwagę, że później, gdy osoba dochodzi do używania rozumu, no to faktycznie wtedy może to cierpienie ofiarować, może skutki tego cierpienia, tych ran, które zostały zadane, ofiarować i to jak najbardziej może być bardzo konkretna, bardzo poważna i dobra też na poziomie nadprzyrodzonym ofiara. Zasadniczo człowiek, który jest w jakiś sposób upośledzony, To nie jest większość przypadków, że człowiek całkowicie nie używa rozumu, tak? To jednak, gdy człowiek na przykład jest na poziomie rozwoju właśnie takiego 6-7-latka upośledzony, to tam już jakieś używanie rozumu bez wątpienia jest. Być może właśnie takie nie całkiem w 100% pełne, natomiast ono jest i wtedy no oczywiście ten człowiek już, gdy jest ochrzczony, też cierpliwie cierpienie znosić może. I często właśnie takie osoby upośledzone potrafią swoje cierpienie dobrze znosić. Tu obcięte pytanie. W jednym pio stwierdził ksiądz, że Bach, pomimo że był protestantem, tworzył muzykę w duchu katolickim. I tam jest bardzo długie, przepraszam pana Becadło, że uciąłem to jego pytanie. Ono było naprawdę bardzo długie. Był bardzo długi elaborat na ten temat, jak to jednak muzyka Bacha wydaje się być bardziej protestancka niż katolicka. Ja muszę tutaj niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na to pytanie, dlatego że powiedziałem to jako cytat księdza Leonarda Amselgrubera, który sam faktycznie jest dosyć znanym muzykiem, to znaczy koncertującym wcześniej, zanim został księdzem. Chyba jako organista tych koncertów udzielał. I teoretykiem i praktykiem muzyki faktycznie dobrze się na tym zna i on faktycznie rzucił kiedyś przy okazji jakiegoś wykładu w seminarium, że muzyka Bacha wyrosła z katolickiej cywilizacji i tchnie tą taką katolicką cywilizacją, katolicką myślą, że jest pełna jeszcze takiej katolickiej radości, a pozbawiona takiego wyraźnego protestanckiego smutku. Natomiast to było rzucone gdzieś tam w jakimś wykładzie, co ja zacytowałem, a więc nie jestem w stanie tego jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze, zwłaszcza, że ja naprawdę nie jestem ekspertem. Akurat jeśli chodzi o muzykę, to zdecydowanie to nie jest coś, co albo mnie bardzo interesowało, ani mnie to bardzo interesowało, ani bardzo się na tym znam, więc naprawdę muszę tutaj powiedzieć, zacytowałem tutaj księdza Amselgrubera i wydaje mi się, że nawet w tym wykładzie, w tym materiale zwróciłem na to uwagę, że jest to cytat. Natomiast ja bym tutaj całe pytanie, wtedy ten kontekst tego pytania był taki, że ktoś zarzucał, że jak można grać utwory Bacha w kościele, no to pamiętajmy, że oczywiście chodzi o granie po prostu
utworów na organach właśnie. I oczywiście taki utwór, który jest po prostu napisany na organy, on sam w sobie nie jest ani katolicki, ani protestancki, tak? On jest po prostu dobry albo zły. Tyle. Gdy mówimy o tekście, tak? Tekst może być faktycznie protestancki. Jeśli w tekście jest o tym, że Luther wielki wyznawca i wspaniały cudotwórca, no to to jest tekst protestancki. Natomiast jeśli tekst jest pobożny katolicki, no to jest pobożny i katolicki. Natomiast sama melodia, rozumiemy, tak? To tutaj ocena jest na takim poziomie właśnie pewnych subtelności, tak? Może mówić, że to, ta melodia ewidentnie wyrosła z katolickiej cywilizacji, bo to i to i to. To jeden, tak w cudzysłowie, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. To znaczy jeden nauczyciel powie, że tak, drugi, że tak. I myślę, że to jest taka kwestia dosyć płynna, tak? Żeby to jakoś tak rozstrzygnąć. Myślę, że nie da się rozstrzygnąć w sposób taki bardzo całkowicie jednoznaczny. Kolejne pytanie. Spotkałem się kiedyś na Nowusie z sytuacją, że w czasie dożynek na stole ołtarzowym przed celebransem przez całą mszę leżał wielki bochen chleba, dar rolników. Jak to jest? Czy ksiądz wypowiadając słowa konsekracji równocześnie konsekruje wszystkie chleby znajdujące się na ołtarzu? A więc to zależy od intencji. Normalnie domyślnie nas uczono, że kapłan powinien mieć intencję, żeby konsekrować ten chleb, który jest na korporale. Korporal to jest taki mały materiał, mały obrusik, który kapłan rozkłada, przynosząc kielich na ołtarz. Więc to jest tutaj stosunkowo małe i do ogarnięcia wzrokiem i to zostaje konsekrowane. Jeśli by kapłan chciał konsekrować coś innego, na przykład, nie wiem, jest tak dużo cyboriów, że się nie mieszczą na korporale, to się nie zdarza, ale gdyby tak było, no to musi intencję wzbudzić, że właśnie chce konsekrować na przykład wszystko właśnie, co stoi na ołtarzu. A jaką intencję tam księża w tej sytuacji mieli, to nie wiem i może lepiej nie wiedzieć. Czy odpowiadając na pytania, może ksiądz od razu podawać źródła ewangeliczne, filozoficzne lub teologiczne swoich odpowiedzi, to znaczy jakieś umiejscowienie w nauce Kościoła, na kogo się ksiądz powołuje, gdzie w tradycji można znaleźć podobne zagadnienie, gdzie było już takie lub podobne rozważanie i tak dalej. Często ksiądz tego nie robi, powstaje zamieszanie, bo trzeba dopytywać o uzasadnienie, co zabiera czas księdzu i możliwość zadawania pytań innym pytającym. Poza tym taka praktyka pozwoli na samodzielne pogłębienie tematu w oparciu o wskazane źródła. W praktyce jest to na chwilę obecną niewykonalne, bo wymagałoby to ode mnie bardzo dobrego opracowania takich odpowiedzi. To znaczy nad każdym pytaniem musiałbym siąść i zrobić research teraz, gdzie, tutaj, to, to, to i to i to. I to by w praktyce oznaczało, że moglibyśmy robić pytanie i odpowiedzi co najwyżej raz na miesiąc, a może i nawet nie, bo bym stracił szybko cierpliwość i w ogóle ich nie było. A więc nie, przy obecnym moim zaangażowaniu, obłożeniu obowiązkami nie ma szans, żebym nad każdym pytaniem w ten sposób długo posiedział. Pytanie o zachciankę. A, to były te zakupy, o których przy okazji pracy wspomniałem. Kolejne pytanie to bukłaki ojca Szóstaka. O tym mówiłem w ostatnim PIO, także odsyłam. Być może obejrzę kiedyś jakieś bukłaki i wtedy dam znać, ale nie wiem, jak będę miał chwilę, to obejrzę. Jak odpowiedzieć na zarzut, że gdy kogoś upominamy, to ta osoba ma nas za moralizatora i twierdzi, że niby jesteśmy tacy święci, a sami się nie zawsze zachowujemy po katolicku. W zasadzie początek był właśnie o tym, to znaczy, jeśli ktoś tak reaguje, to znaczy, że trzeba go olać, przepraszam, ale to znaczy, że nie należy dalej zwracać mu uwagi, tak? No jeśli człowiek nie potrafi przyjąć naszej uwagi, to nie warto, szkoda, strzępić na niego języka. Tyle. W jaki sposób katolicka teologia moralna rozstrzyga, czy nominał ceny sprawiedliwej pokrywa się z nominałem ceny rynkowej danego dobra i w jaki sposób wyrównuje ewentualną różnicę arytmetyczną pomiędzy tymi nominałami? To jest w tym sensie ciekawe pytanie, że ono zdradza jakiś taki błąd w rozumieniu tego, jak teologia moralna podchodzi do takich problemów. To znaczy, to w ogóle nie będzie kwestia, która będzie rozstrzygana przez teologię moralną. Tak? Dlaczego teologia moralna miałaby się zajmować takimi rzeczami, tak bardzo szczegółowymi, rynkowymi zasadami? Na zasadzie, co teraz Kościół miałby według Pana wydawać jakieś takie bardzo szczegółowe wytyczne na zasadzie, że no jeśli ta cena rynkowa rozeszła się z tą ceną realną o ileś tam procent, to wtedy trzeba zrobić to i to i to i to. Nie ma tutaj po prostu żadnych wytycznych, to znaczy
In medias tot virtus. Znowu, roztropność, to znaczy roztropność tego handlarza katolika powinna sprawić, że ten będzie potrafił ocenić, za ile coś faktycznie może sprzedać, za ile będzie to w jakiś sposób niemoralne, w sensie na przykład będzie to wykorzystywało jakoś, nie wiem, jakąś nędzę, jakąś, tak, wpędzi to kogoś w jakąś niedolę, a kiedy faktycznie jest to stosowne, sprawiedliwe, żeby zażądał za coś cenę, która nie odpowiada, powiedzmy, wartości realnej. Natomiast znowu wyznaczenie tej wartości realnej, to są rzeczy niezwykle skomplikowane i zupełnie teologia moralna to byłaby patologia, to byłaby kazuistyka, gdyby teologia moralna próbowała w coś takiego wchodzić. I o kazuistyce mówiłem, to było chyba w ostatnim Pio. Tam mówiłem właśnie a propos też tej właśnie białej i szarej strefy moralności. Bardzo, jeśli tego pan nie słuchał, to odsyłam do tego. Kazuistyka, właśnie taki styl podchodzenia do moralności, jakby, że teologia moralna musi wyznaczyć kalf bardzo dokładnie. Właśnie to byłoby trochę coś takiego. Musi dokładnie wyznaczyć, jak tu się rozjedzie, to wtedy to i to, ale wyznaczyć trzeba w ten i w ten sposób. To jest absolutnie niekatolicki sposób podejścia do moralności. Tutaj katolicki sposób to jest roztropność, która w takich trudnych sytuacjach musi to pozostać po prostu do rozstrzygnięcia przez samego handlującego. Ewentualnie może wtedy skonsultować, przedstawiając konkretne sytuacje, tak, że tu to jest taka i taka sytuacja, jest taka i taka możliwość, jest taka i taka wartość tego, która jest w tak i tak ma się do wartości realnej tego, czym chcę handlować i czy powinienem, czy nie powinienem, to można wtedy skonsultować ze spowiednikiem, ale on też właśnie oczywiście udzieli rady na takim poziomie właśnie in medias tot virtus, rozpoznania roztropnościowo, jak w danej sytuacji postąpić, żeby to było sprawiedliwe, ale nie na zasadzie jednego schematu matematycznego i takiej właśnie kazuistyki do wyliczenia jakiegoś odpowiedniego zachowania. To będzie pewna stosowność przy bardzo dużej ilości zmiennych, a więc podlegająca właśnie pod cnotę roztropności. A więc, kochani, bądźcie roztropni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, oczywiście odmowem dziesiątych różańca w intencji wszystkich oglądających. Z Panem Bogiem.